Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, późnym popołudniem. Dzisiaj, jak widzicie, jestem z moją kochaną Lunką. Dzisiaj będzie naszym drugim pilotem. Dzisiaj polecimy sobie do Szwecji, do Sztokholmu na lotnisko Arlanda o kodzie ICAO Echo Sierra Sierra Alpha. Lot nasz odbędziemy z lotniska w Krakowie, Kraków-Balice, o kodzie ICAO Echo Papa Kilo Kilo. Polecimy sobie krótkodystansowym, odrzutowym samolotem, a takim krótko-średniodystansowym jest to Bombardier CRJ-700. Dwusilnikowy samolocik w tej konfiguracji, którą mamy, zabiera na pokład 70 pasażerów, pilotowany jest przez dwóch pilotów. Jest to zrobiony w barwach, jest on zrobiony, będziemy lecieć na FSX-ie, a razem z GSX-em, czyli z obsługą bagażową i pasażerską, liniami lotniczymi Fly Airlines, czy moimi wirtualnymi liniami lotniczymi. W trakcie podróży na wysokości przelotowej posłuchamy sobie szwedzkiej muzyki, m.in. ABBA oraz Ace of Base, a także dowiemy się co nieco o skandynawskiej kuchni. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam ponownie na lotnisku w Krakowie-Balicach. Dziś polecimy sobie do Sztokholmu na lotnisko Arlanda o kodzie ICAO Echo Sierra Sierra Alpha. Najpierw może parę słów o samolocie, którym będziemy lecieć, a jest to Bombardier CRJ-700. Używany od 2001 roku samolot Bombardier CRJ-700 to wydłużona wersja regionalnego samolotu odrzutowego CRJ-100-200 o liczbie miejsc zwiększonej z 50 do 70. Rodzina samolotów CRJ Canadian Regional Jet wywodzi się od odrzutowego samolotu dyspozycyjnego Canadian Challenger, który wprowadzono na rynek pod nazwą Learstar 600. Oprócz wydłużenia kadłuba i zmian w podwoziu, CRJ cechuje się większą rozpiętością skrzydeł oraz wycięciami na krawędziach natarcia, zapewniającymi dodatkową siłę nośną. Podobnie jak w innych modelach rodziny CRJ, kabinę wyposażono w system elektronicznych przyrządów pokładowych EFIS oraz przyrządy w postaci tzw. szklanego kokpitu. Prędkość przelotowa tego samolotu to 0,78 Macha, co daje 447 mil na godzinę, w jednostkach metrycznych to 829 km na godzinę. Jego zasięg maksymalny to 1702 mile, czyli 3152 km, a pułap praktyczny to 41 tysięcy stóp, co daje ponad 12 tysięcy metrów, czyli ponad 12 km. Jeżeli chodzi o lotnisko, z którego polecimy, jest to Kraków. Ja już opowiadałem o Krakowie w czasie ostatniej, jednej z ostatnich transmisji, nagrań w zasadzie. Co tu warto powiedzieć? Lotnisko znajduje się w Balicach, posiada jedną drogę startową o numerach pasa 07 i 25. Znajduje się mniej więcej, pasy znajdują się około 780 stóp nad poziomem morza. Więcej, jak już mówiłem w ostatniej mojej transmisji. To czas przejść do kokpitu. Tak, kochani, wygląda kokpit Bombardiera CRJ-700 w momencie, kiedy wszystko jest wyłączone, czyli tak zwany cold and dark. Dobra, to się zajmiemy tutaj włączaniem pewnych rzeczy. Na początek bateria. Ja tu nie robię takich checklist dokładnych jak w MFS-ie nowym, bo tutaj te samoloty są
Mam mniej zaawansowany technicznie, więc raczej robię z pamięci. Włączmy baterię. Bo aktualizacja pogody. Aktualnie sprawdzałem przed lotem. Jest 5 stopni w Krakowie. 5 stopni w Krakowie. Wiatr to około 12 węzłów. Dzisiaj jest 23 marca. Mamy godzinę 15:42 czasu uniwersalnego. To gdzieś przed 5 po południu w Polsce. Baterijka. Włączyliśmy podstawowe systemy za pomocą baterii. Teraz spróbujemy włączyć APU. Dobra. Nie zajmę się resztą. To zatankujemy sobie paliwo. Używam dzisiaj także płatnego dodatku GSX z obsługą lotniskową i obsługą pasażerską. Wezwaliśmy sobie ciężarówkę z paliwem. Tu już się przygotowały i bagaże, i pan od bagaży, i ten, co tam wsuwa. Dobra. Teraz poczekamy chwilę pewnie. Jeszcze sprawdzę, ile ja to sobie obliczyłem. No weź. Weźmiemy na ten rejs około 20 tysięcy funtów paliwa. Ja tu zaznaczam, że to spalanie nie jest takie jak w rzeczywistości dokładnie. 20 tysięcy funtów, około to będzie niecałe... O, mamy ciężarówkę. Niecałe 10 ton. To jest pełny ten. Żebym sobie obliczył. Dobra. Dawaj full. Podkorek. No dobra, dopóki nie zatankuję, nie będę tu niczego ruszał. Poczekamy, aż zatankuję, rozpoczniemy boarding i zajmiemy się dalszym ustawieniem systemów.
międzyczasie posłuchajmy sobie może pogody. Stawię baro. Pogoda odczytana, wiatr się lekko zmienił, 10 węzłów, 5 stopni tak jak było. Ciśnie je 30,12. No a jeszcze chwilkę potankujemy. Poczekajmy. Zatankowanie. Teraz możemy pewne rzeczy poustawiać. Na razie włączę tylko światła stroby i oświetlenie skrzydeł. Tutaj nie wiem, czy to powinno być na APU teraz ustawione, chyba tak. Dobra, tam na razie pipcyć. Rozpoczniemy obsługę pasażerską.
Samolot ten ma około 70 miejsc. Dzisiaj poleci z nami 50 pasażerów. Właśnie otwarłem drzwi i czekamy. O, tu podjeżdża, widać pan ładnie, pięknie. Będzie nam te bagaże pakował. Akurat w tym modelu, to model defaultowy w symulatorze, więc tutaj ładnie wszystko jest skonfigurowane automatycznie w zasadzie. I o, już jadą, już idzie załoga. Ja wiem, że to trochę dziwne, bo tutaj piloci już siedzą w samolocie, tak widać, ale to są dwie różne rzeczy, symulator i dodatek, który uruchamia jakby osobne skrypty, więc to nie ma ze sobą nic wspólnego, oni tu siedzą zawsze, czy symulator. Kapitan z walizeczką daje. No i ma czapkę, a ty nie. Ten nawet czapki nie ma. Teraz nasi piloci zastąpią manekiny. A jeszcze panie. Nie chcę wyjść. Idzie. Będą oczywiście cztery, bo tu zawsze są cztery. Nie wiem, czy to się da zmienić. Jak ktoś wie, powie, to trochę głupota, że cztery laski obsługują taki mały samolot, ale to jest. Ostatnia pani została, jak widać, aby sprawdzać karty pokładowe. Poprośmy może o IFR clearance. Rakoff Tower, Foxtrot 202, IFR Arlanda, ready to come. Foxtrot 202 is cleared to Arlanda Airport as filed. Fly runway heading, climb and maintain 10,000. Departure frequency is 121.075, squawk 0377. Point one when ready to taxi.
Pozwoliłem sobie ustawić jakieś podstawowe rzeczy, flight director, tu też włączymy, heading, wysokość. O, już chyba się zaczął boarding, bo coś słyszę. Tak, jeszcze prędkość 10 000 stóp, to jest do 250 węzłów. Prędkość rotacji tutaj to będzie jakieś 134 węzłów V1. Rotacja V2 to 146 węzłów. Tak. Poprosimy jeszcze oczywiście o catering service.
Mamy teraz 16:07 czasu niepisanego. Skończyliśmy boarding. Teraz jeszcze bagaże. No, w końcu się pan odnalazł, bo myślałem, że się zgubił na Amen. Jakby nam się to zrespawnował niedaleko. I rozpoczynamy załadunek bagaży. Boarding completed. Proszę pana, ludzie, zamkniemy luki bagażowe i poczekamy na catering, a w czasie czekania na ten catering ustawimy sobie, o, jedzie już tam, widzę go, ustawimy sobie do startu się troszeczkę, poprosimy o kołowanie.
A tu nawet mamy ustawiony już kurs i heading na pas, tak mniej więcej, bo to tam sprawdzę, ile tam jest dokładnie. 252 stopni jest dokładnie, ale to już bez większego znaczenia. Kto tutaj przyjechał? Teraz obniżam. Tu możemy zobaczyć animację właśnie cateringu, ponieważ właśnie jest to... Aha, nie otworzyłem drzwi. Animację cateringu, bo jest to, jak mówimy, model defaultowy i tutaj to wszystko fajnie wygląda, działa. Będzie pan wozić wózek, tak chyba z 3 razy obróci, z tego co pamiętam. Są tu różne firmy, które mogą dostarczać jedzonko, tutaj tylko dwie, ale na wielu lotniskach jest ich czasami nawet kilka więcej, na większych lotniskach. Tutaj też widać różnicę w jakości tekstur. Samolot, model zrobiony dla symulatora z roku 2006 i współczesna tekstura GLX-a zrobiona, no i już nie tak dawno, powiedzmy. Widać jakość tej tekstury, a jakość tekstury samego samolociku, która no jest jaka jest. Taki urok tego symulatora. No, pan cię pośpiesz. To chyba ostatnia dostawa, a co będziemy dzisiaj jedli na pokładzie? A, to niespodzianka. Dowiecie się w dalszej części nagrania. Dobra, poprośmy o procedurę wypychania. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brake set. Jak widać, ja tutaj darowałem sobie odladzanie. Dzisiaj mam 5 stopni, w tej chwili słoneczko. Dodatkowo nie ma żadnego opadu, więc nie będziemy odlatać, chociaż i tak w tej grze ma to znaczenie raczej niewielkie. Hello Captain, we are ready for pushback.
Locking gear. Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brakes. Commencing push. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brakes set. Set parking brakes. Waiting your confirmation for good engine start. Odpalamy maszynę. Na pół się wyłączyło. Wyłączyło się automatycznie. Poczekamy na drugi silnik i będziemy mogli kołować. Coś tu się przestawiło też. Czy ja to nacisnąłem? Czy teraz idzie po 10? Dobra, nieważne. Dobra, silniki odpalone. O Jezu, on już jedzie. Hamulec zapodany, dobra. Przechodzimy do kokpitu, rozpoczynamy kołowanie na pas 25, jeszcze wcześniej powłączamy co trzeba. Światło lądowania to przed startem, resztę włączamy. Oba generatory chodzą. Panel nie trzeba. Nie ma palenia i zapinamy pas. Co do anti-ice, to jedynie standardowo podgrzewanie rurek pitota. To jedziemy.
Hałowanie tym modelem odbywa się zazwyczaj z prędkością do 20 węzłów na prostej oraz 8 do 12 węzłów na zakrętach przy suchej nawierzchni. Zbliżamy się do linii zatrzymania dla pasa 25.
prośmy o zgodę na start. Stawmy sobie jeszcze klapy. Tutaj przy tych warunkach to będzie zostawiona. Gdzie najniższy poziom to będzie 8 stopni. Może nie najniższy, bo najniższy to jest tu 1, mamy 8. Mamy światła lądowania. Taksi możemy wyłączyć. Dobra. Wszystko jest chyba ok. Wjeżdżamy na pas. Piszę sobie godzinę teraz startu, ilość paliwa, mamy 16.36 czasu uniwersalnego, to daje 17:30 w Polsce, już widzimy zachód piękny słońca, zaraz lecimy. No to lecimy. Ustawiliśmy automat ciągu. Osiemdziesiąt, sto dwadzieścia, V1, rotacja. Podwozie. Autopilot.
departure. Foxtrot 202 is climbing through 2,800 for 10,000. Foxtrot 202, Echo departure, roger, altimeter 3012. Obejrzyjmy sobie teraz powtórkę ze startu. Skowały teraz, a nie wiem, czy... Zbadane są wyroki tego symulatora. Kontynuujemy lot. Komputera pokładowego tu nie ma, mamy takie ustrojstwo jak GPS 500 i to nam będzie musiało wystarczyć za komputer pokładowy. W defaultowych samolotach FSX-E komputery pokładowe nie działały.
Foxtrot 202. Turn left heading 350. Resume all navigation. Turn left heading 350. Proceed on course. Foxtrot 202. Foxtrot 202. Climb and maintain 16,000. Climb and maintain 16,000. Foxtrot 202. Włączam światła lądowania, światła skrzydeł, że warunki sprzyjają, wyłączam pasy. Tutaj wygląda, jakbym nie włączał, ale to jest po prostu tutaj odwrotnie ustawione niż na przykład na numer 2D, gdzie widać, że teraz są off. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, kiedy są one, kiedy są off, a to jest bez znaczenia. Jesteśmy powyżej, jak mówiłem, 10 tysięcy. Według danych referencyjnych możemy przyspieszyć. To sprawdzę do IU. Papierów o wnoszenie się utrzymywać około 0,74 macha. Zachodzik słońca. Z lewej strony mamy zachód, oczywiście polecimy na północ. Nie mówiłem, ale dzisiaj docelowo w planie lotu mamy poziom
3300, czyli 30 tysięcy stóp. No to jeszcze chwilę potrwa, zacząłem kończyć wznoszenia się. Zgodnie z planem lotu nad łodzią powinniśmy mieć już 30 tysięcy. W tej chwili mamy, za chwilę przetniemy 17 tysięcy, już niedługo będzie trzeba ustawić ciśnienie wysokościomierz barometryczny w ustawienie standardowe, też gwiazdy. Do łodzi mamy jakieś 13 minut. Przekroczyliśmy 18 tysięcy, ustawiam ciśnieniomierz standard, czyli 29,92. I kontynuujemy wznoszenie, za chwilę będziemy przecinać poziom 2,00, czyli 20 tysięcy stóp. Teraz będzie trzeba jeszcze zapalić światła i pasażerom, ale to po chwili. Poczekam jeszcze chwilę, jak się tłumaczył.
zbliżamy się do 26 tysięcy, poziom 2.60. Zaraz powinniśmy dostać zgodę na wysokość przelotową. To będzie 3.00, 30 tysięcy stóp, to jest około 10 km nad ziemią. Aktualnie 6 minut do Łodzi. Spada nam prędkość, ale to normalne przy tej wysokości prędkości nie da się utrzymać po prostu prędkości. Ale to będzie tylko chwila, bo zaraz osiągniemy wysokość przelotową. Już tutaj ta prędkość nie spadła, szczerze mówiąc. Zaraz osiągniemy wysokość przelotową, ta sama od śmiga. Sprawdzę, ile możemy najwięcej wyciągnąć. To jest jakieś 0,78 macha. To daje 447 mil na godzinę. To daje około 800 km pewnie na godzinę, 700 już tam może. Teraz przeliczać. Jeszcze chwilka i osiągniemy wysokość przelotową. Mamy aktualnie gdzieś na dole tam Piotrków Trybunalski, za 3 minuty Łódź, mamy wysokość przelotową praktycznie, wysokość 3.00, zwiększymy sobie zaraz prędkość. Mamy 0,78, na tym się zatrzymajmy. Nie wiem, może on tu wciągnie więcej, ale w dodaniu dyferencyjnych ma być 0,78, więc tak zestawię. Nawet 0,79 to teraz skoczyło. Dobra, to się nie powinno stać. Ale zachodzi powoli słoneczko.
wyłączył pasażerom te światła jeszcze. Tutaj panel to się włącza w całym samolocie, taki mają. Z drugiej strony jak się wyłączy na przykład przy lądowaniu, no to kurczę też nie mają oni. Zbliżamy się do Łodzi. Poniżej 1 minuty. Zaraz osiągniemy Łódź. Mamy godzinę 16.58 czasu uniwersalnego nad Łodzią. Piszę sobie, przez co pisać. Dobra. Troszkę na lewo się teraz będziemy skręcać. 3 minuty do punktu Titak. Tango, India Tango, Alfa Kilo. Katunik zapisy 16.58. Czasu uniwersalnego. Stan paliwa 16520. Zeszło na to wznoszenie, ale teraz już tak nie będzie szło, a przy zniżaniu jeszcze trochę zaoszczędzimy, więc nie ma problemu. Tankowaliśmy pod korek, jak mówię, ale tutaj teoretycznie 3000 na godzinę spalamy w tej chwili, na jeden zbiornik łącznie 6000. Cały lot już nie potrwa na pewno więcej niż 1 godzinę. Straciła nam się pogoda z metarów, teraz się włączyła uniwersalna chwilowo, ale ona wróci. Punkt i tak za 2 minuty. Zobaczmy, czy te światła się świecą z tyłu. Świecą się. Dobra, to teraz, tak jak obiecałem, muzyka szwedzka. Jeżeli Szwecja, to nie może zabraknąć klasyki, tak? Czyli zespół ABBA, a później inne kawałki. Zapraszam. Dancing Queen, feel the beat from the tambourine.
seem to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the stream, I have a dream, I have a dream. My destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in when I know the time is right for me, I cross the street. I have a dream. I cross the street. I have a dream. Thank you.
Money.
jak widać, zbliżamy się do Bałtyku. Na pierzynce z chmur. Zaraz wrócimy nad morze. Puścimy też niedługo polską strefę powietrzną. Słoneczko już prawie zaszło. No cóż, mieliśmy też przyrządzić coś dobrego do jedzonka. Zaserwować naszym gościom na pokładzie. Lecimy do Szwecji, więc nie zabraknie przepisu kulinarnego. Rodem ze Skandynawii. Przepis przedstawię tutaj w kokpicie, ponieważ tu jest mniej głośno i będzie mnie lepiej słychać na pewno. A więc zaczynamy. Dzisiaj przygotujemy sobie bardzo popularne w Szwecji danie, a mianowicie pokusę Jensona. Według Wikipedii jest to popularna potrawa szwedzka, zapiekanka z ziemniaków, cebuli i szprotek lub anchois z dodatkiem śmietany i białego pieprzu. Jest prostym w przyrządzeniu i dość często spotykanym na szwedzkim stole posiłkiem. Czego będziemy potrzebować? Składniki: pół kilograma ziemniaków pokrojonych w słupki, dwie cebule pokrojone w półpierścienie, 80 do 100 gram masła, 200 ml śmietanki kremowej 30%, 150 g marynowanych ryb. W oryginale są to najczęściej marynowane szprotki, ale u nas ciężko coś takiego dostać. Można je zastąpić anchois. Do tego jeszcze bułka tarta oraz sól i biały pieprz do smaku. Jeszcze dodam, że rybki drobno kroimy. Ziemniaki należy umieścić w dużej misce, zalać zimną wodą i odstawić na jakieś 30 minut. Na patelni, na średnim ogniu, rozgrzewamy łyżkę masła, dodajemy cebulę, solimy i dusimy do miękkości. Zdejmujemy z ognia. Żaroodporne naczynie do zapiekania wysmarować masłem. Odcedzić ziemniaki. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni, najlepiej używając termoobiegu z górną grzałką. Na dnie naczynia wykładamy 1/3 ziemniaków. Na wierzchu rozkładamy połowę ryby i cebuli. Następnie znowu wykładamy 1/3 ziemniaków i rozkładamy pozostałą rybę. Przykrywamy resztką cebuli i ziemniaków. Równomiernie polewamy śmietanką i całą powierzchnię zapiekanki posypujemy bułką tartą, rozkładając na wierzchu resztę masła pokrojonego na kawałki. Wstawiamy zapiekankę do rozgrzanego piekarnika i pieczemy około 1 godziny, aż ziemniaki staną się miękkie, a skórka się zarumieni. Doprawiamy solą i białym pieprzem do smaku. Ważne, aby podać danie zaraz po jego przygotowaniu. Smacznego!
2202. Contact Malmo Center on 118.0. Going to 118.0, Foxtrot 202. Malmo Center, Foxtrot 202, with you, flight level 300. Foxtrot 202, Malmo Center, roger.
jesteśmy 19 minut od punktu Tango Romeo Sierra, gdzieś za około 10 minut rozpoczniemy zniżanie. Ja myślę, że czas posłuchać znowu muzyczki w stylu skandynawskim. Zapraszam. We'll be right back.
Ok, zaraz poprosimy o zniżanie. W trakcie zniżania opowiem trochę o Sztokholmie, stolicy Szwecji, a także o lotnisku Arlanda. Stockholm to stolica i największe miasto Szwecji. Główny ośrodek polityczny, ekonomiczny i kulturalny kraju. Siedziba rządu i parlamentu Szwecji oraz szwedzkiej rodziny królewskiej. Siedziba władz regionu administracyjnego Stockholm oraz ośrodek administracyjny gminy Stockholm. Miasto zostało założone według tradycji w roku 1252 przez Jarla Birgera. Od początku XV wieku Stockholm zaczął pełnić rolę głównego ośrodka kraju. W 1436 roku zostały nadane mu przywileje miejskie. Status stolicy Szwecji został oficjalnie potwierdzony w akcie o formie rządu z 1634 roku. Jest to największe pod względem zaludnienia miasto Szwecji, główny ośrodek obszaru metropolitalnego Wielki Stockholm, liczącego niespełna 2,5 miliona mieszkańców. W skład obszaru metropolitalnego Wielkiego Sztokholmu wchodzą wszystkie gminy regionu administracyjnego Sztokholmu. Sztokholm położony jest w środkowej części kraju na 14 wyspach, które połączone są ze sobą 53 mostami oraz lądzie stałym nad rzeką Selcją, Morze Bałtyckie i jeziorem Mullerem wraz z łączącą je cieśniną Nordsjön. Cały obszar stołeczny Sztokholmu obejmuje m.in. archipelag sztokholmski, czyli 24 tysiące wysp, wysepek i skał przybrzeżnych. Te uwarunkowania sprawiły, że miasto bywa nazywane Wenecją Północy. Ze 188 km2 powierzchni miasta, 1/3 stanowi teren zabudowany, pozostałe to woda, lasy i parki. Teraz może parę słów o lotnisku. Port lotniczy Stockholm Arlanda, Kodiata ARN, Kodikao Echo Sierra Sierra Alfa. To międzynarodowy port lotniczy położony w gminie Sigtuna, 42 km na północ od Sztokholmu i 28 km na południowy wschód od Uppsali. Jest największym portem lotniczym w Szwecji i 15 w Europie, a także jednym z trzech węzłów Scandinavian Airlines System. Pozostałe dwa to Kopenhaga i Oslo. W 2017 roku obsłużył prawie 27 milionów pasażerów. Sztokholm Arlanda posiada trzy drogi startowe o pasach 01 lewy 19 prawy, 01 prawy 19 lewy oraz 08 i 26.
300. Mile Mode Center, Foxtrot 202, request 12000. Foxtrot 202, descend and maintain flight level 200, expect 12000. Descend and maintain flight level 200, expect 12000. Foxtrot 202. Foxtrot 202, descend and maintain 12000. Turn right heading 205, resume own navigation, climb and maintain flight level 300, Swiss 1255. Descend and maintain 12000, Foxtrot 202. Dostaliśmy właśnie wstępną zgodę na podejście ILS PAS 26. Przeszliśmy teraz na kurs magnetyczny 040. Ustawiam ciśnienie 30,02. Jak już wcześniej wspomniałem, Arlanda ma 3 drogi startowe, 6 pasów. My będziemy lądować na jednym z nich, to jest pas numer 26 o długości 2500 metrów. Dokładny kurs magnetyczny to jest 250 stopni. Szerokość 45 metrów. Zobaczymy jeszcze jaka elewacja, czyli wysokość nad poziomem morza. To jest 124,8 metra, a diagram, który posiadam, jest sprzed roku, z 21 maja roku 2020. Więc tak dużo mniejszy tego samego. Turn left heading 045.
1117.
2500. Foxtrot 202. Schodzimy na 2500. Dostaliśmy nakaz. Teraz na 10 tysiącach włączymy sobie światła lądowania, pasy. Poniżej 250, poniżej 10 tysięcy powinno się lecieć, poniżej 250 będzie więc uchwalone. Się może nie udać. To jest ważne. Teraz przetniemy 10 tysięcy, włącza się od lądowania. Skrzydła. Pasy. Trochę schodzi z prędkością, zobaczymy jak to będzie. Zniżenie jest chyba cały czas ustawione 1800 na minutę. Stóp oczywiście. Mile do celu, aktualizacja pogody, 6 minut. Tysiąca stóp to już będzie najprawdopodobniej wysokość przywrócenia ścieżki schodzenia. Sprawdzić sobie atlas z lotniska, ale powiem szczerze, że to trzeba go ustawić ręcznie. W tym momencie to się nie chce. Nie ma takiej opcji, żeby wywołało automatycznie. Tyle w temacie. Można oczywiście sobie sprawdzić częstotliwość na mapie. Atisu i wprowadzić go
Foxtrot 202. Turn left heading 335. Turn left heading 335. Foxtrot 202. Czas zwalniać. Jeden stopień. Kurs 275. Coś mi się tu przełączyło, dobra. To i tak bez znaczenia, bo za chwilę podejdziemy z nawigacją. 275, co tam jeszcze go dał? 22 na wschód, lewo wznosi się na 2500, pewnie barometr mam źle ustawiony, tak? ALS, pas 26, tu się nic nie zmienia, 2000 do przechwycenia lokalizera. Skontaktuj się z wieżą Arlanda. Dobra. Czyli co ustawiliśmy sobie? 2,5 mamy, barometr. 29,86. Procedura, wybór podejścia, ALS 26, wektor, aktywuj. Widzimy tutaj już wektor podejścia, będziemy się tam kierować, wyłączam pauzę, chyba tutaj nic więcej na razie nie trzeba, zaraz skonfigurujemy się do lądowania. Turn left heading 275, climb and maintain 2500. Cleared ILS, runway 26 approach, maintain 2500 until established. So on tower on 125.125, Foxtrot 202.
ustawiam kurs na 250, no to i tak będzie mieć teraz już stabilizację. Ustawisz prędkość na 140, prędkość podejścia. Scandinavian 1128. Już coś jest miarę. Mamy się skontaktować z jeżdżą. Orlando Tower, Foxtrot 202 is 16 miles east. Inbound ILS, runway 26 approach. Foxtrot 202, Orlando Tower, fly straight in, runway 26, altimeter 2986. Mamy ustawione potwierdzenie. Fly straight in, runway 26, Foxtrot 202. Nie będę wyłączał światła w kokpicie, powinno się na pewno do ładowania, ale to nie dochodzi. Wtedy gasną światła też w tym samolocie, jak się włączy jedno, to i gaśnie z tyłu, pasażerskie. Tylko jak jest dobra pogoda, to tak nie robi. Znaczy widoczność. Dobra, ustawiamy się powoli do pasa. Mamy 40 full. Teraz wymaga się podwozia. Podwozie w dół. Zielone, ale wyłączony. Lecimy. Przejdźmy do przechwycenia. Prawdopodobnie. 2 minuty. Prędkość podejścia. Tapy wysunięte na full. Podwozie wysunięte. I have runway inside. Pas w zasięgu wzroku.
bardzo ładnie widać całe lotnisko, trzy poświetlone drogi startowe Erlanda. Zobaczymy sobie powtóreczkę. Trzeba będzie wyłączyć ten ciąg wsteczny. Dobra. No i teraz sobie można ATIS odczytać. Jasne. Gdzie to się robiło? A.
ścieżkę. Drogę kołowania, spoko. Spoko, Marokulus. Ja wyłączam pauzę. Klapy w dół. Godzina lądowania 18:20 czasu UTC. Foxtrot 202, turn next taxiway. Foxtrot 29 przez X-Ray Charlie X-Ray Zulu Papa. Taxiing to gate Foxtrot 29er using taxiway X-Ray Charlie X-Ray Zulu Papa. Foxtrot 202. Dobra, zobacz, tu sobie włączę chyba postępowe, bo nie chcę mi się teraz grzeć. Patrzcie, szczególnie, że ten diagram jest 10 lat nowszy od tego symulatora, więc pewnie i tak się nie będzie zgadzać. To z ciekawości nie sprawdzę na diagramie, czy ja w ogóle takie drugi mam. X by się znalazł. ZP, nie wiem. ZQ tu jest, a jest ZP. Co nic, ale to tak nie wiem. No, będzie dobrze. Ustawmy sobie, żeby na nas czekali tam na ekranie.
Twinfixa. Obsługa będzie z SAS-a. Wszystko. Dobra. Na dymku nie wyłączam, bo całkiem zgaśnie z przodu. Ale w sumie widać to. Tak się zostawiam. Nie wiem, czy to są światło zmiany. Skrzydło włączę. Światło zmiany pasa chyba tu nie ma. Dobra. Lecieliśmy do Szwecji, posłuchaliśmy muzyczki, zjedliśmy dobre jedzonko, żyć nie umierać. Teraz jeszcze tylko wysadzimy naszych pasażerów, w międzyczasie możemy sobie jak w czasie ostatniej transmisji z Lwowa porównać, co tam w okolicy fajnego lata i pogadać o tym. Na razie jednak skoncentrujmy się na kolowanie, w tej chwili 18, 19 razy, nie przekroczę 20, 20 trochę przehamuję. Chwilę poczekamy, bo ja znam tego bandytę i on może mi każe tu całą noc czekać. Ruszamy. Może trochę dziwić, nie? Że na nowym sprzęcie to takie przycięcia są. Stary symulator, ale on po prostu nie wykorzystuje mocy obliczeniowej nowych urządzeń i tam. Ground 9504, Victor, ready to taxi, IFR 905, 0 4, taxi to Zulu, short runway 2, 6, via taxiway, Zulu, Papa, Zulu, Zulu, Zero, X-ray, Zulu, Tango, Zulu, Whiskey, X-ray, X-ray,
tower on 125.125 when ready. Taxi, hold short runway 26, via taxiway Zulu Papa, Zulu, Zulu Sierra X-ray, Zulu Tango, Zulu Whiskey X-ray, X-ray Foxtrot, Niner 504. Są jakieś, wprawdzie słyszałem, płatne dodatki, które poprawiają działanie na sprzęcie, które sprawiają, że wykorzystuje stary symulator więcej mocy nowego sprzętu. Ale płatne dodatki do symulatorów są w ogóle drogie i nie zawsze ma to sens. Ja sobie tutaj pozwoliłem głównie na GSX-a. Pierwszego razu chyba później to kupiłem poziomu drogę, bo to jest fajne. No i widzimy pancie na platformie. Nawet jest kołnierz. No, czy będziemy się nawet do kołnierza połączyć. Że wychodzi za daleko ten facet. W górę. Nie przyjdzie ten koniec. Nie wiem, czemu ten GSX nie podaje, czy facet się z GSX nie podaje na miasto tego nowego pojazdu. Włączamy silniki. Przejdę może tutaj. Z lepszą widoczność. 9504, continue taxi. Już mi się świeci, źle włączy się, ale logo zostawię, wszystko włączę. No i panel. Czemu się wyłączyły pasy same? No smoking to nie wiem. Dziwne, dobra. Dziwne, chociaż w tym symulatorze nic nie jest dziwne. Generatory off. Apu on. Możemy wyłączyć pitoty. Dobra. Wychodzimy.
to jednak będzie kołnierz. Sobie pasażerów nie zobaczymy, ale posłuchamy sobie z środka. Teraz pewnie podjadą bagaże też, zobaczymy jak tam słychać w środku. Coś się tu przeczyło. Zobaczmy co tu lata w okolicy. Sobie posłuchali trochę pasażerów. To jest coś ładnego. A mamy tu, mamy tu ekipkę. Na razie często pasażerów wyszły, nie ma tam bagaża. Ale to jeszcze nie zaczęli. Dobra, Boeing 737-600. Dwa razy. 800. A nawet 900. British Aerospace. Krótkodystansowy samolocik, odrzutowy. SAP to prawdopodobnie będzie kurwać na głowę, zaraz zobaczymy. No i Boeingi to wiadomo, średniodystansowy samolocik. Zobaczymy już setkę. Stoi na lotnisku w barwach Skandynawian. Następny, następna 600. Też na lotnisku. I sam dokładnie. Mam troszkę inne malowanie. Ach, podobne. Znaczy taki sam samolot.
800. Wszystkie są na ziemi. Ryanaira to w takim dziwnym malowaniu. Troszeczkę jak z nowego MFS-a. Czy coś będzie latać? 900. Wszystko na ziemi. SkyTeam, KLM, holenderska linia. KLM. Też przy bramce stoi, niczego się nie boi. Chyba nic nie lata aktualnie. Zobaczymy te British Aerospace. To bardzo ciekawy samolot, a w ogóle bardzo ładne malowanie widzę. W barwach szwedzkich. Super, czterosilnikowy mały samolot do krótkich dystansów, wykorzystywany w liniach regionalnych. Taka ciekawostka właśnie, że cztery silniki na małego samolociku, bardzo ciekawa konstrukcja. No dość popularny samolot właśnie w liniach regionalnych. Na całym świecie, bo nie tylko w Europie. Ale fajne malowanie było. No. I jeszcze zobaczymy ostatniego British Aerospace, jeszcze mam Seba. O, ten przynajmniej się rusza. Mamy Aviation. Fajnie. Fajnie jest. No tekstury oczywiście takie jakie są, takie są. Ale ten kołnierz. Prawdopodobnie będzie chyba gdzieś parkował. Zobaczymy jeszcze tego Saba. Okay. Wieża kontroli. 35 pasażerów już ładowaliśmy. Mijamy innego British Aerospace'a, tego, który stał przy bramce. Czy my nie mijamy, on mija. Sprawdźmy, gdzie jest ten SAP. Tak jak mówiłem, samolot turbośmigłowy mały, turbosilnikowy, wykorzystywany na krótkich dystansach. Island Kong. To mamy o tyle szczęście, że akurat ten leci. Na wysokości 2300 stóp. 2000, więc się wznosi. To prawdopodobnie przed chwilą wystartował. Arlandy. Mamy gdzieś tam w dole. To jest chyba na tym posiądowaliśmy. Tak się wznosi. 4000. Dobra, wracamy do naszych. Ci jeszcze nie wyładowali. 4 stopni teraz temperatura. Tutaj jest pokazana, tutaj jest temperatura kącie na natarcie skrzydła, ale to jest tutaj taka sama, bo się nie rusza, to jest taka sama. Jak to jest widać w najbliższej wieży?
Powiedziałbym nie, jak bo jesteśmy zasłonięci. O, tam chyba leci ten SAP. Możemy do niego wrócić na chwilę. Tak, to prawdopodobnie było. Cały czas się wnosi. I dokąd leci nie wiemy, ale na pewno nie jest daleko, że są samoloty wykorzystywane na naprawdę krótkich dystansach. Tam, gdzie nie opłaca się przede wszystkim przez samolot budżetowy, kiedy zwiększył liczbę pasażerów, tak samo ludzie mało mają. Biorąc tych wielu pasażerów, to również oczywiście nie wiem, jaki model, bo musiałbym aktualnie sprawdzić, ale... Czasem jest to 20 pasażerów, czasem 30. To jest to różnie. One są bardzo opłacalne, bo samolociki mało zużywają paliwa w porównaniu do wysokców, ale to jest gdzieś tam podali, w końcu już to mają prawie 9000 stóp. Takie samoloty nie latają na bardzo wysokich pułapach. Koniec? Nic nie słyszę, czyli koniec. Sprawdźmy z zewnątrz. Bagaż jeszcze nie wypakowany. A teraz piloci wychodzą. Wyszli. Teraz dopiero bagaże będą. Nie wiem, czy on czekał akurat, przecież tu w żaden sposób nie wadził im, jak wychodzili przez rękaw. To tak naprawdę upadka, no ale nic. Już mógł to dawno zrobić. No ale nasze bagaże już zaraz będą na miejscu. Pojadą pierwsze walizeczki. Modę na czerwone walizki widzę wśród naszych pasażerów. I jakieś takie szaro-niebieskie, homo niewiadomo. Odjechał. Zaraz pan mieć także. Będziemy mogli się za chwilę zamykać. Poproszę się o włączenie kolejne, w zasadzie to już możemy. Pozostało nam połączyć maszynę. Zostało logo. Hydraulika. Contact tower on 125.125 when ready.
I znowu jesteśmy cold and dark. Tak to wygląda. Chciałem podziękować wszystkim, którzy oglądali oczywiście dzisiejszy odcinek. Przelot do Sztokholmu, zapraszam na kolejne. Tak jak mówiłem, można także skontaktować się ze mną, czy to w komentarzach, czy przez Facebooka. Poprosić o przelot nad dowolnym miejscem na świecie. Ale to nie w tym symulatorze. Ale jak ktoś chce w tym, to też nie ma problemu. Dowolną trasę mogę zrobić. No i to by było na tyle dzisiaj. Żegnam Was z Arlandy. I do zobaczenia już wkrótce.